Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i już tylko Olimpia i Daria czekają tylko na rozpoczęcie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że wy też czekaliście, choć nie za długo, bo nie lubię, kiedy ludzie długo muszą czekać na mnie. Dobra, play online, find match. Kurczę, czy solo standing możemy w trójkę w ranked? Niestety nie, mecze rankingowe poza zgranymi ekipami, a to jest kurde dziwne właśnie. W ogóle czemu nie ma oficjalnej ligi? To wszystko pewnie w przyszłości. Pewnie twórcy nie byli świadomi tego, jak bardzo popularna to będzie gra. Ale uwaga, 3, 2, 1. Standard, tak? Czyli 3 na 3. Nasze trio kontra przeciwne trio. Kurde, byli Rosjanie, to może teraz trafmy... Ej, Niemcy! Jeszcze tylko Niemcy. Jest jakiś Niemiec? Sir Sloddington. Pewnie Brytyjczyk. Nie no, żartuję. Defending! Oj, nikt nie ruszył. Ale beton, ale... Beton! Kurde, wiedziałem! Co jest zgrane? Wow, no właśnie nie wow. Tak nie powinniśmy zaczynać odcinku. Wcale nie tak. Po co ja odskakiwałem? Po co? Moja wina, sorry. A co, czemu mam wrażenie, że nie mamy Darii tutaj? Nie, no Daria już jest. No to okej, to gramy. Odrabiamy straty. No sorry, no trzeba było tą beznadziejną obronę szybko naprawić. To jest ostatni odcinek w tej sesji nagraniowej. No mówiłem, że będę grał lepiej. Proszę bardzo. Widać 6 odcinków, 6 meczy, sorry, już na koncie w tym momencie. To jest mecz numer 7. I first touch. Oczywiście, no ale piłka na naszej połowie. I to też niestety również oczywiście. No to można dobić. Rzekłbym, że nawet strzelić światło bramki już. A tak skierować tylko w dobrym kierunku też warto. Bo później ktoś to może dobić! Ojojoj, no jedzie z nimi jak z gównem. No sorry, kurde. Nie, nie, ale to tylko przez ten krótki moment. Bo spójrzcie na wynik, no 2-1. To ten wynik mówi o tym, że jest to pasjonujące spotkanie. Tak póki co to no, koncert jednego muzyka tylko. Ale to tylko przez tą chwilę, zapewniam was o tym. Zaraz stracimy znowu jakąś bramkę, albo Olimpia, albo Daria strzelą po prostu. No bo oprócz strzałów mam też w repertuarze oczywiście asysty. Dobra, nie będzie moja niestety. Nie teraz, ale... Teraz już bardziej. I piękny bloczek. Czy to idzie w światło bramki? Kurde, nie widzę, bo ktoś mnie walnął w tyłek. Dobra, ale podbita. Lądowanie na plecy zupełnie niepotrzebne. No, aha, sorry. Zablokował mi się telefon, który był połączony z konsolą. Tam szybciej mi się odczytuje po prostu wiadomości. No i dał o sobie znać, że się zablokował. Czyli wyłączył aplikację. Nie, dobra, ale koniec o tym, bo tutaj widzę, ktoś wyprzedzają mnie, jeżeli chodzi o dojście do piły. A tutaj przed chwilą coś mówiłem o jakichś fekaliach. O czymś, no kurde, na ziemi, Olimpia, na ziemi zostawać trzeba było. No close one, no ale trzeba teraz dać Piechowi piłę na strzelenie trzeciej bramy. No po co skakać? Za to do przodu, bo tutaj idealnie tą piłkę wybiło moim zdaniem. No ale spokojnie, to jest tylko takie powiedzmy rozmijanie na temat sytuacji, gdzie sam nie wiedział, byś się tak właściwie zachował. O kurde, no nie! No tak. What a save. Ja takie coś wpuściłem. Ostatnio. A nie, dobra, bo już zaczynam się mijać z piłką. Ale nie na długo. Oczywiście. Dobra, za akcją, za akcją. No, nikt nie zbiera, więc dobijmy. No, nikt nie wbił. Tylko gościu na wstecznym piłka. Ostatnio dotknięta przeze mnie. Bramka na moje konto. Hat-trick! Wreszcie. Zrobiony. No tylko kurczę, szkoda, że w takim stylu. Samobójczym trochę. No ale cóż począć, no. Thanks. Oczywiście dziękuję należyć kolesiowi, który to wbijał. Dobra, Daria wzięła piłkę, dobra, więc uwaga, to teraz wezmę ją ja. No, niepotrzebnie hamowałem, tutaj trzeba na pełnym bucie wszystko robić. No dobra, pod warunkiem, że się trafi, o kurde. Nie, kurde, starczyło się obrócić w inną stronę, no nie, jadę z nimi jak z gównem, wcale. Ten mecz jest naprawdę pasjonujący, tak jak mówiłem, po wyniku. No 3-3, no bramka co 10 sekund wpada. Dobra, albo ja defending jednak tym razem, nie gadać wcale. Dobra, dobra, wezmę mi turbo. Zapewne.
chcieliby, ale nie wzięli. Więc teraz ja mogę. O kurde, minąć się. No i nie! No i tak. Nie, naprawdę, ja muszę przestać się aż tak bardzo martwić, czy ona wpadnie do bramki. Ogarnięci teammate'ci, jeszcze ja też mam czasami szansę, żeby ją wybić. No nie ma się co denerwować i pasjonować niepotrzebnie. No patrzcie, jaki piękny blok. No niczym w siatkówce. No nie mówcie, że jeszcze elementy siatkówki też tutaj się przewijają przez tą grę. O kurde. No. Jak nie ja, to Daria. Jak nie Daria, to Olimpia. Jak nie Olimpia, to czasami też ja znowu. 3-2. Pło. 4-3. Co ja pieprzę. Pasjonujące spotkanie. Normalnie uderza do mózgu prosto. Uruchamia ukrytą głupotę. Nie, dobra. Musi być moja. Przyda się 10 punktów do Verstacza, ale w sumie... Kiedy się wyczeka moment zrobienia salta, to wtedy... Piłka idzie w ich stronę. Na ich połowę. Dobra, chciał to przejąć, oczywiście mu się nie udało. Tylko podbić, tylko podbić. No nie, tu już nie tylko podbić, tu bardziej wybić. No i pięknie. No i kto to weźmie? Kto to weźmie? No ja to wezmę, okej, okay, pozwólcie. Oj, światło bramki. Aaaa, shot on goal, czyli jednak leciała, dobrze. Ale może... No nie, no nie oni, no nie 4-4, no bez przesady. Ja lubię takie spotkania, najwięcej emocji, no ale bez kitu, no, uff. Patrz, leciał z drugiego końca boiska i jak doleciał, ładnie. Ale spokojnie, koleś gra chyba z nami w drużynie. A to wygląda przynajmniej. No bo nam blokuje piły. I to w tym dobrym sensie, bo blokuje w tą dobrą stronę. Oj, teraz ja z kolei zagrałem z nimi. A nie! No, o, pięknie. Desygnowany bramkarz, czyżby? Dobra, dobra, no nie. Niestety niedobra. Ale na back cycle kicku coś można pyknąć zawsze. Choćby delikatnie. No, oj, tam jak i na fliperach się piłka podbijała. Dobra, minuta została tylko, a ja zapikowałem w dół. Jak dziobak nurkujący do wody. No to się akurat przydało. Bo nie wiem, czy widzieliście, ale piłka leciała w bardzo złą stronę. W kierunku naszej bramki. Dobra, moja... Kurde! Nie, 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 nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Na wstecznym z nią. No kurde, tak mnie zrobił! Fuck! 4-4! No spójrzcie na to! No już ją miałem, już ją brałem, a on w drugą stronę, no jak z gównem ze mną pojechał. Role się odwróciły. Ach, 30 sekund. No odrobienie strat. Dobra, first touch, bardzo dobrze. Ja wiem co oni grają, ja wiem co oni grają. Ostatnią akcję. Ostatnią akcję tego... Oj, nie! Nie! Kurde, no kto na bramce stoi? Pięknie, Daria, ładę, save! No, kurde, nie lubię, jak mnie moi przepychają. Dobra, przebijaj tam dalej. Daria, zagrasz? Prawie. Oj, tak, tak, tak! No nie! Kurde! Bicycle kicki na potęgę! Fuck! Overtime. Dobra, no to jak on defending, to ja got this, oh shit. No jakby to tak się skończyło. Jednym strzałem światło bramki. I po sprawie... No nie! Tfu! Szlach by to. Dobra, ale to trzeba do ich bramki teraz. Do bramki drużyny przeciwnej. Oj, pięknie się odbija, pięknie na dobite, ktoś to weźmie. No kurde! Oj nie. Nie, 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 nie. O, pięknie, Daria. Teraz tak samo obrona jest ważna jak atak. Oooo! Yeah! I tak się ustala wyniki spotkania w overtime. Thank you very much. No, musicie przyznać. Nieźle. Naprawdę, kurde, nieźle. Dobra, kolejne spotkanie, szybko. Czy MVP? Tak jest. To nie mogło być inaczej przy czterech strzelonych bramkach. Nie, zazwyczaj MVP jak już ma swój mecz, to punktami odstaje od reszty. Nie, serio, to może zobaczcie, jeszcze więcej bonusów dostaje czy coś. Dobra, ready. No niestety nie rematch, ale spokojnie, zaraz wystartujemy. No dobra, kochani, wyniknęły pewne problemy techniczne. Powywalało nas i teraz nie dość, że nie mogę znaleźć meczu, bo ktoś jeszcze gdzieś podobno gra.
No i teraz nie chcę strzelać, kurde, które. Z moich teammateów właśnie gra sobie w jednym ze spotkań. I nie zauważyło, że nas tam nie ma. Nie, no dobra, może teraz? No nie. Dobra, strzelajmy. A może zróbmy to po prostu inaczej. Leave party. I zagramy sobie jeszcze jakiś rankingowy na sam koniec. No tutaj już jestem pro. Tutaj trafimy naprawdę na wysoką półkę. Najwyższą z możliwych. No ale z drugiej strony nie można być taką świnią. Że są znajomi, grają w tą samą grę. Chcą zagrać z tobą. Chcą wystąpić w odcinku. A ty nie chcesz ich zaprosić. Dobra, gdzie jesteście? Daria gra. Okej, dobra. Czy ktoś jeszcze Rocket League? Ej, moment. To oni grają beze mnie po prostu. To ja ich opuściłem. Jak to jest możliwe? No mnie wywaliło przecież. Dobra, join my party. Musimy zaproszenie. No może szybko dołączą, jeżeli nie, no to zagram coś sam, ale spokojnie, poczekam w samotności, wytnę wam to czekanie. No dobra, już wszystko zagrało. I też uświadomiłem sobie już, że to było pierwsze spotkanie, jakie nagraliśmy dopiero, więc spokojnie, jeszcze dwa przed nami. Już jest wszystko ok, już się nie denerwujcie. Po prostu, no powiedzmy, wyleciało z głowy. Nie no, żartuję. Po prostu długo przed nagrywaniem samego odcinka miałem włączone Żelgato i oszacowałem po czasie, że to już musi być po prostu drugie spotkanie, jakie graliśmy. Wcale nie. Teraz gramy dopiero drugie. Ja w obronie. Daria weźmie tą piłkę. Oczywiście. First touch pewnie na jej koncie. No można to lepiej wybić, rzekłbym. Ale to chyba moja będzie broszka niestety. Albo wcale nie, bo idzie w dobrym kierunku. No nie musiałem dotykać, ale pięknym wybiciem ktoś się tam popisał. Dobra, nie lubię grać po ciemku niestety, bo tam niebieskich czasami nie widać, ale dobrze przynajmniej są. No, znaczniki nad głowami, 1-0, dzień dobry. Daria mnie popchnęła ładnie, prawda? To jej zasługa praktycznie, że ta bramka wpadła, nie? Aha. No bo ja tą śrubą w prawą stronę raczej bym jej nie wbił. Zbyt mały impet. Trzeba nabierać prędkości, żeby zagrania miały znaczenie. No i 2-0. Nieźle. Teraz jeszcze tylko Daria i każdy ma po bramce na koncie. Już to właściwie może wypadałoby, żebym ja taką własnoręczną strzelił. To tamta jedna, to bardziej Darii zasługa, faktycznie. Ona jest, powiedzmy, duchowym ojcem tamtej bramki. Nie, dobra. Moja, uwaga. No, zawsze jak jest salto, to szybciej. No i od razu do brameczki. Czy ktoś to odbije? Nikt nie odbił, a mogę ja dobić? Nie, ale tym razem, proszę bardzo. Powiedzmy, że ja byłem z duchowym ojcem tej bramki, z kolei Daria dobiła. Po jednym, każdy. Thank you very much. No problem. 3-0, a nie minęła jeszcze pierwsza minuta tego spotkania. No zobaczcie to. No sieją postrach Polacy na serwerach. No taka duma. No, żeby teraz tylko nie przegrać tego przypadkiem. Dobra, moja. Ale w nią strzelił. Normalnie, nie, nie. O, spokojnie, spokojnie. No, albo nie, tak wcale spokojnie. Stuwa turbo mi przeszła koło nosa, oni dobijają piłki. No, choć nieudolnie, nieudolnie, chyba że za którąś tam poprawką z rzędu, no jaka obrona. What a save. No ale do swoich bramek też nie wbijają. Dobra, to nie są przeciwnicy w King Muchał. Choć wynik tak każe twierdzić. No też coś wybijają. Dobra, mła. I... No nie, kurde! No! Nie wiem dlaczego, ale po prostu śruba się nie zrobiła. Patrzcie jak wychodzą. I poszli w cholerę. Dwóch odeszło od gościa. Przy wyniku 4-0. Po półtorej minuty spotkania. Tchórze! Chicken! No dobra, jak ktoś zastąpił ich, no ale wszedł na bramkę Darii! No jaki pogrom! Ej, może się nam uda dobić do 10. Ogólnie, oh my god. No ale 10-0, musi być. Ja defending. No Daria, no, pięknie. Tak jest, nie zbierają, ale jednak zebrali, kurde. No nie. No zero. Bardzo mi zależy na tym zerze. Fuu! Ale się wmontowałem w tą ścianę.
Dobra, ale piękne wybicie, już to raczej nam nie zagrozi, choć kto wie. Aha, dobra, naraz to... Oj, 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 nie wyjechałem z nią, kurde. No nie, nie, no, no. Naprawdę monosylaby to jest, kurczę, to co można teraz usłyszeć z mojej paszczy, trudno, sorry, ale... Jak tutaj mam ładne zdanie sklecić, kiedy piłka jest na granicy straconej bramki. O kurde. Dobra, może to nie było najlepsze zagranie. No ale było to jakieś zagranie. Oj, szy, kurde. Wrotki. Wielkie wrotki w kierunku bramki, no. Clearball. No i tutaj trochę gorzej z tym clearballem, ale nasi sobie poradzili. Nie no, co ja robię? No, wybaczcie mi ten błąd, kurde. Dobra, dobrze, dobre, dobre. Gorzej jak ktoś teraz to, no właśnie, pośle w tamtym kierunku. No jeszcze! 5-1 nie wygląda tak ładnie jak 5-0. I nawet 10-1 nie będzie wyglądało o wiele lepiej. Dobra, nice shot, no ale... No dobra, ale raczej i tak już to wygramy. Więc nie ma co narzekać, no kurwa! Nie straszcie mnie takimi strzałami. Już, kurde, myślałem, że zmoczę na bramce. Nie. Że zmoczę w sensie przylamie. W tym kontekście, no na wsteczny. No na wsteczny. Inaczej się nie da. Nie w tej sytuacji, no nie ma czasu na obrót samochodu. No chyba, że teraz. Kiedy piłka szybuje wysoko. No. Kurczę, ktoś tu powinien być z naszych już. No i piękne zagranie, piękne. No za wysoko, za dużo spina w tym wszystkim. Za dużo prędkości. I chyba nie w tą stronę skierowałem dziób. No nie. No chyba nie, jeżeli to wybije. No na pewno nie, będąc na kółkach. O szyb. No, ale też, trzeba też bardzo pamiętać o tym, że czasami po prostu nie ma czasu na odwrócenie samochodu przodem do kierunku jazdy i na wstecznym naprawdę jest szybciej. Zwłaszcza kiedy się doda do repertuaru jeszcze salta w tył. No już tam bicycle kiki, no wiecie o co chodzi. Dobra, dajcie turbo. Który? Pięknie. Pięknie. Nie odbił tego. Pięknie. Oj, samobójczy. thank you very much. Zwiększasz rozmiary porażki tylko swojej drużyny. A choć nie, on dopiero co dołączy po prostu pewnie, prawda? Aha, no bo jedno AI zmieniło się na gracza, ale to już jakiś czas temu pewnie. No sorry, nie, po prostu nie zauważam takich rzeczy. Potrzebuję 100% uwagi na tym, co się dzieje na boisku. Żeby dobre akcje rozgrywać dla was, uwaga. Taki oto dobry bloczek. Takie oto przeciętne przejęcie, ale... Taki aerial? No kurde! Sorry. To miał być dobry aerial. Ale idealnie zagrałem kolesiowi z drugiej drużyny. No zobaczcie, jak wyczekał tam. Oj, nice shot, tak swoją drogą. No. Dobra, to była ładna akcja, tylko szkoda, że jak Brutus grałem w drugiej drużynie. Zdradziłem. No ale w imię wyższej idei, kurde. W imię pięknej bramki. A może teraz się to uda powtórzyć? Oj nie, wcale nie. No nie, no nie. Tak to się już nie gra, no, kiedy ma się pro. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale że nie mam rookie. Nie mam nawet semi-pro, mam pro. Po prostu pro. Takie określenie koło mojej ksywy. No powód do dumy, no nie aż taki znowu wielki. Bo nawet za przegraną się dostaje tylko 25% mniej punktów niż za wygraną. No ale i tak jest nieźle. Dobra, no myślałem, że jeszcze to uderzę. Nie, ale dobra, nie bójcie się, to nie było ostatnie spotkanie, jeszcze jedno przed nami. Może rematch? Jeden głos. To ja ten głos właśnie rzuciłem. Do puli, nie? No to okej, okay, no to exit. Mam nadzieję, że wszyscy też wyjdą ze mną i że nie będę musiał znowu czekać, aż... No nie. At least one party member is already in an online game, no... Come on! A chciałem chaos po prostu zagrać teraz. Nie 3-3, bo tam już pokazaliśmy, że mamy pazur, po prostu tam sobie dobrze radzimy. I znowu będę musiał na nich czekać.
Dobra, uwaga, startujemy z trzecim, ostatnim spotkaniem w tym odcinku. Tym razem chaos. 4 na 4. No zobaczymy, czy to będzie faktycznie chaos tylko z nazwy. Nie, no już bardzo dobrze wiemy, że w trybie 4 na 4 jest naprawdę niewąsko. Co to było? No piękne lagi chyba na początku. Takie, że oh my god wręcz. Okej, my pomarańczowych, więc strzelamy do niebieskiej bramki. Tego chyba nie trzeba mówić nikomu. No, 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 kurde. Taką piłkę można przejąć, ale zazwyczaj je nie przejmują. Aha, więc ja muszę spróbować zatrzymać tylko niestety, no ale zaraz można poprawić. No i pięknie, ktoś to dobija? Przepraszam, ktoś się na takie kąski połasi? Nie? No dobra, no to jeszcze raz rzucę taką piłę. To tym razem. No to może jeszcze jedno, bo tamta sorry nie doszła. Dobra, a może sam tak spróbuję? Kurde. Szkoda, że nie zaliczymy tego jako strzału na bramkę. No taki przecież był. Ej, nie wzięli? O. Ej, jeszcze naszym się udało. Oszy. Dobra, to może inaczej. No nie, no ja się nie muszę przejmować. Kiedy piłka w środku nie zostanie przeze mnie przejęta, no to raczej na pewno albo Daria, albo Olimpia dadzą sobie radę, no przecież. No pokładam pełnię zaufania w tym duecie. O shit! Kurde! Mogłem! No mogłem ją wybić. Autentycznie mogłem, ale tego nie zrobiłem. Czemu? Nie wiem, kurde, autentycznie nie wiem. Co ja chciałem tam zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Sorry, sorry, fuck. Ech, dobra, wybaczcie wulgaryzmy. Co z tego, że po angielsku, no ale jednak wulgaryzm to wulgaryzm. Czy to wpadnie? Nie. No powinienem się opanować, ale no nie lubię, kiedy rzeczy mi tak nie wychodzą. I to jeszcze w nagraniach, kurde, w odcinkach. No ale też parę dobrych akcji się trafiło, więc ja mam co narzekać. No ale z drugiej strony, podobno jest to domena Polaków, choć ja w to nie wierzę. Choć sam lubię sobie ponarzekać. Dobra, musi być moje. I takie wszak było. Oj kurde, nie liczyłem, że to przejmie. No ale póki co chaos, tylko pod naszą bramką. Oj nie, wcale nie. Tam też nieźle zagmatwane sytuacje. O shit, dobra. No dzięki, a właśnie chciałem zahamować rozwój wypadków tutaj. No, drugi raz już, no. Koleś, ja działam na rzecz drużyny, nie przeciwko niej. Patrz, ja chcę wybijać piłki, a nie wbijać do bramki. Wybijać, patrz. Tak. Olimpio i Daria już to wiedzą. I przydałoby się jedno określenie na wszystkich powiązanych ze mną, z kanałem, po prostu znajomych. No na pewno nie żadni hajsownicy, albo jakaś tam armia, coś, nie, kurde, trzeba coś wymyślić. Tylko nie jestem przyzwyczajony do odnoszenia się do indywidualnych jednostek, do pojedynczych ludzi, jako do grupy po prostu. Ale to już inna para kaloszy zupełnie, jeden, jeden, kurde, o to chodzi. No nie chciałbym, żebyśmy ostatnie spotkanie w tym odcinku przegrali. Więc stanę na bramce. Tymczasowo, oczywiście, tymczasowo. O turbo trzeba też wziąć. Okej, dobra. Delikatnie zmoczyłem w tej konkretnej sytuacji, ale można to szybko naprawić. Z zacnym wybiciem. Oh no. Jak what a save, co tam się wydarzyło? Tam się musiało coś wydarzyć, czego ja nie byłem świadkiem chyba. Oj, nie, 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 kurde, dobra. A z Czechem gramy jakiś. Z Pepiczkiem. Kurde, no to wszystko jasne, wiadomo, czemu się tak rozpycha. Niczym łokciem w barze w trakcie libacji. Kurde, co ja wcisnąłem! A się śmiałem z laików i z casuali, że takie rzeczy mi się przytrafiają i mi się przytrafiła. Obśliznął się palec na lewej gałce i dzień dobry. I zabrakło mnie w obronie, no patrzcie, a sam to już robiłem. Centymetry. Dobra. Nie, no nie, nie, sorry, defending, oczywiście defending, jestem za bardzo z tyłu na takie rzeczy, no ale... Ach, myślałem, że to się uda dobić, tak niecnie. Ale jednak nie, dobra, nie, nie, spokojnie, spokojnie, bo przegrywamy, ale rozmiary porażki wcale się nie muszą zwiększyć, no i o to chodzi. No nie, no kurde, który? Znowu Czech, znowu są... fuck, dobra. Walić tam to zdanie o Czechach, że się rozpychają, walić to. Strzelić bramkę, to tego nam trzeba.
No, 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 o, 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 no, no. Rzekłbym! No kurde, musiał ktoś mi stanąć na drodze oczywiście. No, źle to zablokowałem, bo poleciałem w tym kierunku. Ale dobra, dobra, może ktoś to dobije? Nie? Cholera. A może ja? Nie. Ja zdecydowanie nie, nie z takiej odległości. Dobrze Daria, dobrze Daria. Tak jest. Dobra, delikatnie szybciej w tą stronę. No, kiepski bloczek. Ale Daria lepszy. Dobra, mła. Będzie dobijał, uwaga, będzie dobijał to. Będzie. Kurde, ale dobił. Nie wierzę, że oni tego jeszcze nie wykorzystali. 20 sekund do końca tylko, no. No kurde, coś ty zrobił. Ty ramo. Oczywiście mówię o sobie. Oh my god. What a save. Nie no, no problem. Bez przesady, no żaden właśnie no problem, no. Był cień nadziei, teraz nadziei już w ogóle nie ma. Brawo! No. Jeszcze Daria mnie nawet wyśmiała. Ale zasłużenie, niestety zasłużenie. No nie było to najlepsze zagranie dzisiejszego dnia jednak. Kto by pomyślał, że tak lamersko się to skończy. No nie, sorry. A już myślałem, że jeszcze 4-1 nam w pieprze. No dobra, kochani. Tym kiepskim akcentem niestety, bo no, ten akcent faktycznie był kiepski. Kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i dajcie znać, czy jeszcze byście chcieli kolejne odcinki z Rocket League. Pozdro, cześć, hej!